Siemanko! Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić top 5 faktów o Purple Guy'u. Zaczynajmy. Na początek tutaj mamy ten zdjęcie Purple Guy'a, na którym on ma coś w ręce. To jest minigierka. To jest minigierki Save Him, jeśli dobrze pamiętam. I on tutaj nie trzyma banana ani telefonu, on trzyma tutaj nóż. Znaczy możliwe, że to też jest telefon, ale na razie trzymają się tego, że to trzyma nóż. Ale tutaj dla przypomnienia, jakby ktoś nie wiedział, to nie jest chleb, tylko odznaka. Zaczynajmy dalej. Dobra, fakt drugi. Na tym obrazku widzimy Purple Guy'a z telefonem. Nie wiadomo, czy to chodzi o to, że on jest Phone Guy'em, czy on po prostu trzyma telefon. Następna ciekawostka. Fakt drugi, fakt trzeci. Tutaj widzimy napis You Can't. To jest pochodzi z minigierki Save Him, gdzie kiedy wejdziemy na Purple Guy'a, widnieje w lewym dolnym rogu widnieje napis You Can't przez ułamek sekundy. Przejdźmy. Fakt czwarty. Tutaj, w minigierce Go Go Go, gdzie sterujemy Foxim, wchodzimy 3 razy do pokoju. Pierwsze 2 razy wchodzimy, tam stoją dzieci. Za trzecim razem widzimy Pink Guy'a. To nie jest Purple Guy. Jak wszyscy myślą, to jest Pink Guy, to jest w ogóle inna osoba. Ona zabija te dzieci za pomocą Foxiego, który ma odwrócić uwagę. Wchodzi tam za trzecim razem, nie widzi już dzieci, tylko 5 martwych ciał. Fakt piąty i ostatni. Tutaj widzimy jumpscare Purple Guy'a w Five Nights at Freddy's 2. Niestety, nie ma go tam. To jest tylko zmontowane Photoshop. Nie ma tego tutaj. To jest tylko Photoshop. To nie jest Purple Guy. To jest tylko Photoshop. Więc tutaj możemy zakończyć nasz pierwszy odcinek z top 5 ciekawostek z FNAF 2. Więc żegnajcie i pa.